Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Słuchajcie, jestem po solidnej nocce grania w Forza Horizon 3 i zobaczcie, ile mi się tego wszystkiego podkrywało. Przede wszystkim samochody, które muszę znaleźć. No kurde, jest tego trochę. No nie? Jak ja to zrobię wszystko, to będę miał dużo furek. Mam aktualnie 60 poziom, także sporo więcej niż na ostatnim odcinku. Jeździłem na multiku bardzo długo, na multiku głównie, bo tą fabułę to sobie razem będę z wami robił. Ale też poodkrywałem kilka fajnych rzeczy, którymi chciałbym się z wami podzielić. Mam samochody z DLC. Tutaj jest jeden z nich i jest to cholerny wariat. To znaczy, wystartować jest tym bardzo ciężko. Ale jak się już wystartuje, to ma to taką przyczepność, że to normalnie jest szok. Szok w trampkach, co się z tym samochodem dzieje. Skręca jakoś, nie wiem. Ciężko to nawet określić, jak on skręca. Pośród tych samochodów, którymi tutaj jeżdżę w Fordzie, no ten skręca jakoś magicznie. Bez hitu. Ojej. I bez problemu udało mi się nabić mnożnik 7 razy, ale odnośnie tych punktów, zdobywania tych punktów umiejętności, to jeszcze jest dużo do gadania, bo są takie samochody na przykład, które są specjalnej, limitowanej edycji. Jeden z nich miałem właśnie już wylosowany w Willspinie i sprzedałem go za 500 000 na aukcji, o czym wam mówiłem w poprzednich odcinkach. Chodzi o to, że te samochody Horizon Edition mają specjalny mnożnik i jeden samochód ma mnożnik do reputacji, drugi samochód ma mnożnik do umiejętności, a trzeci samochód ma mnożnik do na przykład kredytów. No nie? O, tutaj mam trochę samochodu do sfotografowania. I okazuje się, że jeśli ma się taki samochód, to się na multiku koksi. Szczególnie jeśli ma się samochód, który daje mnożnik do punktów doświadczenia. Bo na... O kurde, ile samochodu sfotografowałem. Zawsze na odcinku tyle, no. Poza odcinkiem to nigdy mi tyle nie wychodzi. A jeszcze zobaczymy, czy tutaj coś będzie. Nie. Te punkty, bo na multiku to wiecie, za czystą jazdę dostaje się premię, za umiejętności, za jakieś tam ułatwienia albo ich brak dostaje się dodatkowe punkty. No i teraz, aby zdobyć te samochody Horizon, to najlepiej je kupić na aukcjach. Ja właśnie sobie jeden kupiłem teraz. Sprzedałem tego Mustanga, bo mi się nim słabo jeździło, nie wyobrażam sobie, abym nim coś tam wygrał konkretnego. Więc go sprzedałem i wcale nie żałuję. Ale mam inny samochód. Samochód jest to Jaguar E-Type z 8-biegową skrzynią biegów. I to jest tak, jadę na 6, mogę wam zaraz go pokazać zresztą. Mam go już w garażu. W następnym odcinku będziemy sobie kupowali jakiś samochód właśnie z aukcji. Będziemy licytowali, pokażę wam, jak to wygląda. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Najlepiej prowadzić chyba licytację jakoś w nocy, bo wtedy najmniej graczy jest aktywnych chyba. Tak myślę. Teraz wbijamy do warsztatu. Iha, aha, jeszcze jedno. Tutaj mamy samochody z DLC. Iha, powiedziałem. Iha. Tu mam samochody wyścigowe z poprzedniej Forzy. Tam auto, motorsport, tak? Niektóre już z nich sobie odebrałem, tego sobie nie odebrałem. Ale ja nie jestem ogólnie fanem samochodów takich stylizowanych na wyścigowe. Więc odebrałem sobie głównie te... Takie o, no nie? Natomiast te samochody wyścigowe, one są zajebiste w prowadzeniu. Jedynie to BMW mi się podoba. No. Odebrałem sobie tego Vipera i on jest, jak się nim już wystartować jest nim bardzo ciężko, ale jak już nim wystartujemy, to jest tak mega przyczepny, że to łeb urywa. Po prostu świetnie trzyma się drogi, asfaltu, bo poza asfaltem to jest lipa, oczywiście nie da się nim jeździć. Jest jeszcze Ford, no i parę innych samochodów. One są fajne, one są naprawdę szybko jeżdżą, ale no wystartować nim to jest ciężka sprawa. A tu mamy nawet, o, LMS Ultra, wow! Tu jest Lagera, pokazywałem ją wam w poprzednich odcinkach, Aventadora też. Także ja, mając tą przepustkę samochodową, mogę te samochody sobie odebrać, kiedy mi się podoba. Teraz tak, wchodzimy w moje samochody i tutaj mam już no, znacznie większy wachlarz tych aut. Ten na przykład wylosowałem, ten sobie wylosowałem w Willspinach, ten wygrałem. Do niego można założyć body kit. Dzisiaj myślę, że pojeździmy sobie właśnie tym moim Jaguarem.
nowym, którego kupiłem w licytacji. I zobaczcie, mamy tutaj premię do punktów doświadczenia. Jego sobie zaraz weźmiemy. Mamy tutaj Aventadora, mam Huracana. Huracana już nie pamiętam, skąd ja go mam. Chyba z Wolfspina? Nie pamiętam, czy ja go kupiłem, dostałem. Nie wiem skąd. Katacza sobie wylosowałem. Tego ziomka sobie znalazłem. A ten ziom to jest coś, nad czym pracuję. Pokazywałem wam go już w poprzednim odcinku i ciągle go dostosowuję. Początkowo samochód zrobiłem bardzo pod moc, no nie, żeby fajnie przyspieszał, ale ja wam pokażę, w czym problem. Ale ja tej mocy nawet nie mogłem użyć, bo przy starcie samochód strasznie buksował kołami z tyłu. Nie pomogły tam szersze opony wyścigowe i tak dalej. Chcę mieć go w klasie S1, jest teraz w S1 900 punktów. Już jest po moim drugim, takim trzecim właściwie dostosowywaniu tego tuningu. I cały czas staram się coś z nim zrobić, żeby jakoś fajnie się nim ścigało. Dużo się nim ścigałem na multi, dużo przegrywałem, dlatego że on jest naprawdę bardzo ciężki w prowadzeniu. Tutaj mamy... będziemy się ścigać z Gallardo, chyba Superlagera. Więc tak, pokażę wam, jak wygląda tutaj start. To jest start na pełnym gazie i ten start zdecydowanie jest lepszy niż wcześniej, bo wcześniej musiałem ruszać z czwórki, żeby samochód nie zabuksował kołami, albo żeby nie buksował tak długo. Mówię tu o starcie w multiplayer, na starcie, jak wszyscy startują. I to było okropne. Teraz mogę sobie z jedyneczki. I na dwójce już pięknie łapie przyczepność, czwórka i elegancko. Troszeczkę załadowałem sobie tutaj też skrzynię wyścigową, więc teraz każdy oddzielny bieg mogę sobie dostosowywać. Pyk, naprawdę bardzo, bardzo fajnie ten samochodzik teraz działa. Jeszcze nie jeździłem nim na multiku po tym ostatnim dostosowaniu. Jeśli chodzi o dyferencjał, jest tutaj bardzo luźny, żeby po wyjściu z zakrętu mi nie buksował kołami, żeby naprawdę fajnie się prowadził i się spisuje. Chociaż no, jest mi ciężko wygrać z samochodami, które mają napęd na 4 koła, bo zaraz taki samochód pojawi się na jakimś szutrze, to ze mną wygra, albo w jakimś innym miejscu, no chodź tutaj. Na starcie ze mną wygrywa, no. Nie ma co ukrywać, ten Mercedes nie ma najlepszego startu. Ciężko, bardzo ciężko nim wystartować tak perfekcyjnie. No ale staram się go dostosować, jest to jeden z moich ulubionych samochodów. Poluję aktualnie na wersję Horizon Edition, właśnie tego Mercedesa. Widziałem, że jest, także myślę, że ją jakoś upoluję na tych aukcjach kiedyś tam. Albo sam ją wylosuję, nie wiem, bardzo, bardzo fajnie by było, jakbym miał. Na pewno jest w grze, bo widziałem, że jest. Kwestia tylko tego, aby... O kurde, ale skubaniec dobry jest. Kwestia tylko tego, aby ją dorwać. Co ja mam za poziom tu ustawiony tych drivatarów? Może za wysoki? Poziom trudności. Expert. Dobra, niech będzie. Muszę go jakoś pokonać, tylko tym Mercedesem ciężko będzie. A, jeszcze jedno. Uporałem się z wywalaniem z multika. Nie wiem, czy ktoś z was ma jeszcze taki problem, ale jeśli ktoś ma, bo to może być mój osobliwy problem, tylko dotyczący mojego internetu czy czegoś tam. Jeśli ktoś z was ma problemy ogólnie z multikiem w tej grze, to niech napisze, ja i tak chyba zrobię oddzielny filmik, jak sobie z tym poradzić, bo to jest dość trudna sprawa. Ale poradziłem sobie i teraz mnie na multikach nie wywala, myślę, że następne odcinki to też wam pokażę, jak wygląda multiplayer już taki naprawiony, żeby mnie nie wywalało. No mówię, grałem całą noc praktycznie do 6 rano i ani razu mnie nie wywaliło z multika. Chodź tu. Musimy go pokonać. Inna sprawa jest taka też, że chcę utworzyć swój klub, ale z tego co się dowiedziałem, aby utworzyć swój klub, musimy mieć rozwinięte festiwale. Musimy mieć 3 miasteczka festiwalowe i jeden rozwinięty do... Shit, ale mi tu gra laguje. Jeden rozwinięty do 4. poziomu. Tak więc jeszcze trochę muszę tutaj z wami poprzechodzić, bo sam raczej nie chcę. Ej, strasznie mi tutaj gra działa. Ojej. O! Kotarka się rozbiła. Wow. O właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Dostosowałem sobie ten samochód. Gdybym jechał na takim pierwotnym dostosowaniu tego auta, to naprawdę byłoby kiepsko z tym skręcaniem. Teraz mam lepszy docisk, tak, aerodynamika poprawiona.
pokonywanie zakrętów przy wyższych prędkościach działa tutaj naprawdę dobrze, chociaż kosztem też przyspieszenia, ale ten samochód ma, to jest taki niemiecki muscle car, on naprawdę jest bardzo szybki, bardzo dobrze przyspiesza. Dobrze. Jeśli chodzi o tego Jaguara, którym właśnie zaraz będziemy jeździć po tych festiwalach i tak dalej, no to jego sobie kupiłem za jakieś milion. Wylicytowałem za nieco ponad milion kredytów. Tam licytacja zaczęła się od 700 tysięcy, no i musiałem trochę tam powalczyć o niego, ale mam i teraz prawdopodobnie będę zdobywał więcej punktów doświadczenia. Tak więc weźmy sobie tego Jaguara. On jest też specyficzny, możemy sobie do niego zainstalować bodykit. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Nie tuningowałem sobie go jeszcze. Ulepszenia i patrzcie. Ustawienie karoserii. Tak sobie wygląda samochód bez bodykitu. Tak. A tak wygląda z. Niewiele się zmienia, samochód jest obniżony. Możemy sobie to go obniżyć bez instalowania tego bodykitu. No ale dodaje nam kratę, tak, i właściwie nic nie poszerza, no nie widzę, żeby to coś było poszerzone. Zmiana felg, nie, nic poza tym, obniżony, no i ta krata tutaj w środku. Zainstalujemy, no bo co? Pyk. Klasa S1, niech on sobie będzie w tej klasie. Widziałem, że osoby wygrywają tym samochodem, więc pewnie nie jest najgorszy. Jeździłem nim już troszeczkę, no i zastanawia mnie ta... A zaraz wam pokażę. Szóstka. To znaczy, jadę sobie na szóstce i równocześnie też mogę wrzucić siódemkę i będą te same obroty. No nie wiem, po co ta siódemka jest, naprawdę. Czy raczej nie wiem, po co ta ósemka. Zobaczymy sobie najpierw spoilery. Tu mamy z regulacją. Mi się nim jeździło całkiem fajnie, więc nie wiem, czy to instalować. Ale zainstaluję. Później będziemy mieli ewentualnie jakąś możliwość regulacji tego. Już mam spoiler z regulacją. Standardowy jest taki, bez regulacji i możemy wziąć ten jaguarowy, czyli żaden. Pyk. Ciekawy jestem teraz, bo mamy tutaj tą kratkę bezpieczeństwa, czy klatkę bezpieczeństwa zainstalowaną. Ciekawe, czy ona już się zainstalowała razem z jakimś komponentem tutaj. To chyba będzie zawieszenie. Tak, to jest tu i uwaga, jest zainstalowana. Więc możemy ją usunąć. Ale możemy ją też zostawić. No samochód strasznie traci na wyglądzie, jeśli ją instalujemy, moim zdaniem. Bo bardzo podobają mi się kształty tego auta. Z drugiej strony, jeśli jest... O kurde, on jest w klasie S2 już. Damn! To on chyba ma jakieś inne części tuningowe już włożone. Tak, on jest chyba stuningowany na maksa, moi drodzy. Coś tu nie gra. Zobaczymy, czy... Chyba on ma już tuning jakiś. No ej, on jest zrobiony już. Jak instalujemy ten pakiet, to mamy już jakieś dodatkowe rzeczy. Wywalimy ten spoiler z przodu. I mamy go w klasie... A, nie mamy go w klasie S1. No właśnie. A ja bym wolał mieć go wymaksowanego w klasie S1. Weźmiemy te spoilery. Dobra, to mamy, to też mamy. No właśnie, nie podoba mi się to. Zobaczmy konwersje, jakie możemy tu zainstalować. O, żeż ty, w mordeż ty. Już mamy zainstalowany silnik. 6-litrowy V12. Okej. Tu możemy napęd na 4 koła mu wrąbać, dosłownie wrąbać. Ale ja zostanę najpierw przy tylnym napędzie. No i dodatkowe doładowanie. Nie jestem fanem tego doładowania, właśnie z mojego Mercedesa musiałem to wywalić, bo w ogóle nie dało się nim ruszać. Dopiero jak wywaliłem, to było naprawdę bardzo fajnie. No i opony, no właśnie. Tutaj widzę, że tunik jest zrobiony na moc. Co z przyczepnością? Może być ciężko na deszczu, zwłaszcza, że silnik mamy z przodu, a napęd mamy na tył. Może być ciężko. Opony widzę, że szerokie. Z tyłu też. Felgi mamy zainstalowane, jakieś niestandardowe. Przełożenie napędu. Zobaczymy, jaką mamy skrzynię. A, skrzynię mamy najlepszą. Ja bym coś tutaj... Moment. Jeszcze jedna rzecz. Pewnie dyferencjał jest niezainstalowany. Nie, jest. To nawet całkiem niezły pakiet. Instalujemy od razu. To teraz trzeba go zrobić w klasie S1.
Okej. Usuniemy coś tam. I... klasa S1. Pięknie. W tej klasie on powinien sobie dać radę, spokojnie. Ospoilerowanie mamy, możemy go dostosować. Tak więc zapisujemy konfigurację, kupujemy. I lecimy, lecimy w świat, lecimy zobaczyć, pokażę wam tego Jaguara, jak on śmiga. Nie wiem właśnie, jak po tym tuningu będzie się zachowywał, ale na standardowym tuningu ta siódemka, zaraz zobaczycie zresztą. Moment, ile ma biegów? 8 biegów ma, więc no nie wiem, jak teraz będzie po tym tuningu. Na pewno brzmi inaczej. Jak taki wkurzony mikser, co trochę, co nie? Przejdziemy się nim trochę. No i tak, ten samochód to jest wersja Horizon Edition, więc on ma premię do punktów doświadczenia. Dobra, zobaczymy, jak ze startem stoi. Dobra, na pełnym gazie nie ma co, chyba powoli. Nie, na dwójce próbowałem dodać gaz do końca. Dopiero na trójce łapię przyczepność. Spróbujmy coś zrobić z tym autem. Skrzynia biegów. Jak my mamy. Patrzcie, jak tu biegi są rozłożone. Tych biegów jest tu za dużo, moim zdaniem. Okej, zobaczmy. 320 km na godzinę prędkość maksymalna. 322, zobaczcie, my zwiększamy przyspieszenie, więc skracamy biegi, a mimo to prędkość nam się zwiększa. Zobaczymy, czy co się stanie, jak tutaj weźmiemy. No właśnie. Trzeba znaleźć tak zwany sweet spot w tym aucie, w każdym aucie, w tych ustawieniach, gdzie będzie osiągał najlepsze wartości. Tak, tu mamy 323 km na godzinę, to jest prędkość taka maksymalna, jaką udało mi się uzyskać ze statystyk. 323,5, 323,6, więc może zbliżamy się do tego miejsca. Tak, 323,6 to jest najwyższa prędkość maksymalna, jaką możemy uzyskać. Dodatkowo zwiększyliśmy przyspieszenie, więc to jest bardzo ciekawe. Ojej. Standardowo mamy bardzo, bardzo pochylone te koła. Mamy taki preset na te ustawienia, wiecie? Maksymalnie samochód obniżony, więc środek ciężkości też jest nisko. To nie zawsze jest dobre, bo czasami można zaryć o podłoże, szczególnie jak się jedzie na wybojach. No jest wtedy problem. No i pokonywanie zakrętu. Tył mamy maksymalny docisk. Spróbujemy to trochę zrównoważyć. Hamulec, ciśnienie, ja trochę zawsze zmniejszam, dajmy powiedzmy 83%, no i dyferencjał, nie wiem, raczej go nie powinno tak wywalać, chociaż kurde, mamy teraz V12 zainstalowaną pod maską, może być ciężko z tą trakcją tu w tym aucie. Dobra, spróbujmy teraz, zobaczymy, co się stanie. Mamy tutaj wyścig, pyk. Wyścig pokazowy, Traktoise, ale my weźmiemy sobie właśnie mój samochodzik. Okej, to jest chyba moje auto. Typ samochody, obecny samochód. O! Britania. Czyli musimy wybrać Jaguary chyba, tak? Anything goes. Czyli wszystko w klasie po prostu mojej S1. Tak to chyba wygląda. Stwórz projekt, ustawienia wyścigu, zobaczmy. Tryb pogody, poranek, późne popołudnie, zachód słońca, pogoda słoneczna, postęp czasu ruchomy, stały. A może ruchomy? Skończymy już w nocy. Dobra, zobaczymy, jak będzie mi się jechało w nocy tym autem. Edytuj nazwę, motyw samochodu, anything i stwórz. No i możemy już jechać. Bardzo szybko się to tworzy. I zobaczymy, jak mi pójdzie tym Jaguarem. Poziom ekspert. Na multiku ciężko było wygrywać. Chyba... aha, jedne mistrzostwo udało mi się wygrać. Zgadnijcie, jakim samochodem. Tesla Model S w klasie S1. O kurde. No i to też...
Tesla w porównaniu do tych samochodów super sportowych, hiper samochodów bardzo ciężko się prowadzi i ty się wchodzisz w zakręty dosłownie cały czas driftem, ale na prostej dosłownie nie ma sobie równych, przynajmniej w tych początkowych prędkościach, tak do 100 km na godzinę to wszystkich gubię. No to jest naprawdę mega uczucie. Dobra, no i gaz. O. Jak się patrzy na tą zmianę biegu, widzicie, że nawet na czwórce jak się... Tutaj, o kurczę, za dużo ich tych biegów moim zdaniem. Powinienem tu cały czas na piątce chyba jechać. Jezu, rzuca przy wyjściu. Zobaczcie, ja jadę teraz na szóstce. No dobra, teraz te biegi działają dość racjonalnie, bo na standardowych ustawieniach tego auta to... No mówię wam, jechałem na szóstce, miałem tam 7000 obrotów, wbiłem siódemkę i też miałem 7000 obrotów, także teraz te biegi działają lepiej. Też mamy 8-stopniową skrzynię biegów, ale ja tu kurczę jadę na piątce. Cały czas, na tych zakrętach, to jest nieprawdopodobne. No, samochód ma bardzo niską prędkość maksymalną, jak na samochód z klasy S1. Ten mój Mercedes ma gdzieś prędkość na poziomie 340 km na godzinę. Tak więc ten samochód tutaj nie najlepiej wypada. A jeszcze jedna sprawa. Teraz właśnie ścigamy się autem z mnożnikiem punktów doświadczenia. Jadę nim pierwszy raz na wyścigu. To nie jest wyścig multiplayer, to jest normalny taki wyścig. Normalny, że normalny. I ciekawy jestem, ile ja tutaj tych punktów doświadczenia dostanę. Inna sprawa. Na końcu gry, chyba na końcu gry, jest taki wyścig, gdzie jedzie się dookoła całego tego świata tutaj w grze. I ten wyścig trwa dość długo. Ale jak się jedzie właśnie samochodem z mnożnikiem punktów, jedzie się w miarę ładnie, bo się dostaje też punkty za czystą jazdę, tak jak ja na przykład teraz jadę sobie na tym zakręcie. Dostaje się za to punkty, dostaje się punkty za umiejętności, dostaje się punkty za utrudnienia w prowadzeniu. Ciężko było wyhamować. Tak, więc za to wszystko dostaje się punkty, to później te levele się nabijają, jeden po drugim. Widziałem taki właśnie filmik, jak ziomek sobie jechał Mustangiem, którego zresztą sprzedałem. Chyba też go wylosował może. I tamten Mustang miał premię do punktu doświadczenia. Ja tak na początku myślałem, po co mi te punkty doświadczenia? Ja nie chcę szybko wbić poziomu. Ja chcę, żeby jakiś ziomek mnie zobaczył na multiku. O, jakiś niskolevelowiec, zaraz go pokonam. A jest to po prostu sposób na zdobywanie szybko poziomów, jeśli by ktoś chciał. Ja wam go pokażę później, jak to działa dokładnie. Kurczę, ciężko mi się do tego samochodu przyzwyczaić. Bardzo driftuję. Wujek Bohun mnie wyprzedza w Tesli. Nie ma wujku Bohunie. Nie ma takiego wyprzedzania. Ciężko mi tym autkiem. Ale się nie poddaję. Spokojnie. Wow! Hej, naprawdę, ja nie mam jak hamować nim. Spróbujemy trochę mocniej. Dobra, zapomniałem, że trochę ciśnienie obniżyłem w tym aucie, a ja staram się bardzo delikatnie hamować, dlatego że mam wyłączony ABS i bardzo łatwo mi jest zblokować koła. No i przy wyjściu z zakrętu... Ojej, jest strasznie, gdy się wrzuca pełny gaz na ruszt. Będę musiał coś z tym samochodem zrobić, tylko co? Szerokie opony mam. Myślę, że moglibyśmy zmniejszyć tutaj trochę moc. Te części tuningowe wywalić i zainstalować lepsze opony. To myślę, żeby... A w ogóle... Właśnie, wiem co zrobimy teraz. Teraz sobie polosujemy wheel spiny, bo ja tych wheel spinów trochę mam. Chyba. Tak, to sobie porobimy. No umiejętności, no właśnie, słabo. Tutaj nie ma premii do czystej jazdy, widzę. Na multiku jest. Okej, okay, więc polosujemy sobie jeszcze wheel spiny. Ja na następny odcinek postaram się ten samochód dostosować jakoś lepiej, żeby lepiej się nim jeździło. Mamy 8 wheel spinów, moi drodzy, więc losujemy. Mamy tu premię do kredytów Ford GT w Horizon Edition.
O, nie będzie. Ach, kurczę, szkoda, bo chciałbym mieć tego Forda. Drogo można go sprzedać, skubańca. Teraz mamy Forda GT w tym losowaniu możliwego do wygrania. Uwaga, 7000 kredytów, o Jezus. Lexus LFA, no proszę, tylko nie Lexus LFA, wolę już kredyty, nie chcę Lexusa LFA. 2000 kredytów, co za złodziejstwo. Dodge Challenger RT, no całkiem niezła nagroda, ale wolałbym Mazda RX-7. Nie można jej wygrać, nie można jej kupić sobie. O, tego gnoja bym chciał. Mazda RX-7 nie można jeszcze kupić w salonie samochodowym. Ale na pewno jest już w grze, bo widziałem, że jeździ po jeździe dowolnej. No kurde, no czemu takie śmieci wygrywam? 15 tysięcy kredytów. Już chyba ostatnie losowanie. Jaguara nawet, nie wiem, XKRS, GT. 100 tysięcy, dobra, chociaż tyle. Ale jeszcze coś mamy, uwaga. Segaris. Uwaga. No nic nie wylosowałem ciekawego, tylko same kredyty i to jeszcze takie nagrody typu 2000 kredytów i się ciesz z tego. Och. No nic moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek, postaram się tego Jaguarka lepiej dostosować. Jeszcze nad nim nie pracowałem, dopiero teraz tylko troszeczkę na odcinku. I myślę, że będzie się lepiej nim ścigało. A tymczasem trzymajcie się, na razie, pa pa.